Jesteśmy w naszej podziemnej jaskini, w naszej bazie. I troszkę tutaj zmodyfikowałem to, co ostatnio widzieliście. A mianowicie dodałem tu trochę beczek. Tak więc mamy wszystko posegregowane. Trochę ubranek, leki, narzędzia, bronie, jakieś komponenty. Mamy stół drugiego poziomu. Takie podstawowe rzeczy, jak wiadomo, pod stołem zawsze trochę skrapika. Tu jakieś pierdoły i tutaj mam takie ukryte miejsce, ale to już widzieliście chyba, bo wam pokazywałem w poprzednim filmie, a mianowicie jest tutaj jedna skrzyneczka ukryta w skale, w której gromadzę broń z amunicją. To tak dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego dnia z jaskini. A zachęcam obejrzeć, gdyby ktoś nie widział. Na górze mamy miejsce do alchemii, że tak powiem. Skrzynkę na węgiel i pozostałe piece, których wcześniej używałem i znalazłem po różnych rozpadających się bazach. Tutaj była brama, ale mam jeden plan i musiałem ją zdjąć. Za tym mamy oczywiście ukrytą naszą szafę, w której jest dosyć sporo materiałów. I tutaj próbowałem, musiałem rozwalić fundament, żeby postawić rafinerię, ale niestety coś, nie wiem czy to drewno tutaj blokuje, czy o co chodzi. No ale nie dało się tego postawić, tak więc próbuję jeszcze rozwalić ten fundament, a ten sobie wstawimy na nowo. I tu spróbuję wstawić rafinerię, zobaczymy czy się uda. Bo rafineria jest mi bardzo potrzebna, bo jak widzicie, a bardziej słyszycie, ciągle chodzi tutaj generator. Ponieważ nie ma tutaj szansy za bardzo na dostarczenie prądu, żadnej szansy. Na razie sobie to wyłączę. Jest taki jeden sposób, żeby prąd dostarczyć z góry do bazy w jaskini, ale musi być odpowiednie ukształtowanie terenu. Niestety tutaj próbowałem to zrobić w każdy różnoraki sposób, no i nie wychodziło, tak więc musiałem uzbroić się w generator, sporą ilość paliwa do zasilania tej baterii. No i to sobie tak tutaj pierdzi. Bateria zasila nam oczywiście albo lampy pod włącznikiem, albo piecyki, również pod włącznikiem. Myślałem, że to będzie o wiele więcej zużywało energii, ale zużywa każdy piecyk po 3, a każda lampa po 2, więc to w sumie jest bardzo podobne zużycie prądu. Tu mamy skrzynię na... O, to mi żona zostawiła. Na przepalone i nieprzepalone materiały. Tutaj stół roboczy do naprawiania przedmiotów i zmieniania skinów. Shotgun trap, który... jeszcze nie był testowany. Metalowe drzwi, które udało mi się wczoraj zdobyć. I ściana metalowa, znaczy z haku. A tutaj będzie stało działko w przyszłości. Tak więc teraz moim głównym planem jest rozwalenie tego fundamentu. Do czego nie chcę mi się już bić kilofami, więc pójdziemy po prostu kupić sobie wiertło. Mamy obok obóz bandytów, więc nie mamy daleko. W samym obozie chyba tego nie ma, ale będziemy musieli kupić z placówki, dlatego wziąłem 170 skrapa, a nie 150. Natomiast jeszcze przed tym weźmiemy sobie ten cały metal i ulepszę tutaj to, co się da do metalu, plus zrobimy sobie w stołach alchemicznych przepalanie siary. Jaki ja jestem głupi, moi drodzy. Ulepszyłem sobie ten fundament. Ja pierniczę, już nic nie będzie z tej rafinerii mojej. O matko. Dobra, to jak wiertara mi się nie przyda do rozwalania fundamentu, to do zbierania skałek siarki, bo chciałbym coś porajdować w końcu. Tak więc pójdziemy sobie tak ją kupić. Ulepszyłem wszystko do metalu, co tylko się dało. Zrobiłem tu jeszcze sufit. Postawiłem lampę, bo nic nie było widać, ale one tak słabo świecą, powiem wam.
Chciałbym sobie kupić ten pakiecik za 16 zł, który daje takie lampy na ścianę, takie fajne jak z kopalni. Jak kupię, to zobaczycie, ale naprawdę one są rewelacyjne. I postawiłem sobie już wszędzie garażówki, czyli tyle, ile się dosłownie dało. Dobra, mój konik jest ciągle żywy, nikt go nie ukradł, więc rewelacja. Zasuwamy w takim razie do obozu bandytów. Myślę, czy sobie nie zrobić tutaj na wyjściu takiej bazy, bo już mniej więcej w tym miejscu da się budować. Więc postawiłbym sobie taką bazę wyjściową, zbierałbym tutaj rzeczy, a potem wznosił dopiero na dół naraz. Tak samo ogarnąłbym sobie tutaj rafinerię właśnie i tym podobne rzeczy. Myślę, że to jest dobra opcja. Jedna sztuka, młot pneumatyczny, kup. Przetestujmy sobie nasz młot. Działa. Dobra, zostawię sobie tutaj konika i pójdę pozbierać te skały, bo w sumie zeskakiwać znowu na dół, zabijać się i tak dalej, to myślę, że mija się z celem. Zbierzemy trochę skałek, siarki i postaram się zrobić dużo prochu strzelniczego. Znaleźć, nauczyć się satchela w jakiś sposób, czyli go znaleźć muszę pewnie. No i będziemy próbować coś rajdować, może tamtą bazę, może tutaj tą, a może tą na dole w jaskini naszego sąsiada. Zabijmy misia z tłumika. Jezus, co ja mam za amunicję podpalającą jakąś? Kto to wymyślił w ogóle? Dobra, to teraz jak to się wszystko przepala, to pójdziemy szukać satchela, trochę skrapa zgarniemy. Jeżeli nie znajdę satchela, to po prostu nauczę się ze stołu tego wybuchowego satchelika. Przy okazji chcę znaleźć samochód, bo mam części z poprzedniej bazy jeszcze. I mam zieloną kartę, więc pojedziemy sobie na antenę, zdobędziemy niebieską i z niebieską spróbuję na oczyszczalnię wejść. Jeszcze cargo płynie, przydałoby się to zrobić, ale nie mam nawet łódki. Kurde, mogłem wziąć jakieś jedzenie, to bym konia chociaż nakarmił. Ciągle o nim zapominam. Wtedy byśmy mogli na nim pojechać, bo teraz to on nie ma energii kompletnie. No ale spróbujmy. Może po drodze będzie jakieś jedzonko. Może znajdę samochód, to konik już nie będzie potrzebny. I pokroimy go na kotlety. Nie słuchaj, płotka, żartowałem. Tutaj cię, koniku, zatrzymam. I dam ci jakieś jedzonko. Za dużo mu to nie dało, kurde blaszka, no. Jakiegoś kotleta by wsunął, to miałby siłę, a nie czekoladka. Za każdym razem jak przebiegam przy tej kopalni, to przypomina mi się, że miałem wziąć te beczki z olejem. No ale teraz troszkę za późno. Dobra, koń czeka tutaj. A my idziemy na górę. Uuu, zielona skrzyneczka. Zobaczmy, co tam jest. Uwaga, radiacja mnie tu nie będzie biła, nie bije, ale nic tu ciekawego nie było. O, dla konika będzie. Akabadi. O, proszę, beczka z olejem. To teraz możemy przetestować tą koparkę w takim razie. Uuu, ile skrzynek tu na mnie czeka jeszcze. Bezpiecznik aktywuj i biegniemy. Tup, tup, tup i do środeczka. Co my tu mamy? SMG Buddy, rurki, blachy, rurki. O, moja ulubiona maczuga. To okej, okay, może być. Tu nic nie ma i karcioszka czerwona. Dziękuję bardzo. O to mi chodziło. Niech będzie, sprawdźmy to. Jak to działa? Pewnie wydobywa wszystko. Otwórz.
Nie, tutaj się wydobywa, uruchom silnika, gdzie się paliwo wkłada. Gdzieś tu? Tutaj chyba. Otwórz, przeszukaj. A nie, tu się wydobywa. Tam na górze w takim razie paliwo się wkłada, tak? Zbiornik na paliwo, uruchom silnik, dobra. Niech to się kopie i zobaczymy, za chwilę tutaj przyjdę. No i co? Co tu się wydobywa? Paliwo się tu wydobywa, o panie! To mi się przyda i to bardzo. Ja cię kręcę, o tym to nie pomyślałem, że tu ropa i benzynka będą wychodziły. Ciekawe, ile tego się tutaj wydobędzie. Jestem bardzo ciekaw. O, skończyło się. Okej, okay, czyli 250 paliwa. Nie, nie 250, bo ja 80 miałem przy sobie. No to mniej troszkę. Minus 80. Tak sporo. Podoba mi się. Ej, co jest? Gdzie jest moje ciało? Ja pierdzielę, nie do tej jaskini wskoczyłem. Kurwa. Dobra, wypróbujemy ten sposób. Tworzy się apteczkę. Z dwóch strzykawek. I czego? I paliwa? Okej, weźmy paliwa trochę. Jak ja mogłem skręcić w lewo zamiast w prawo? Zielonego pojęcia nie mam. No dobra. Skaczemy. Moi drodzy, słyszałem, że jak mamy na pasku apteczkę, to mamy 100% na wstanie. Ale coś w to wątpię, szczerze mówiąc. Okej, spróbujemy jeszcze inaczej. Wyczytałem, że żeby mieć jeszcze większe prawdopodobieństwo na wstanie, trzeba mieć pełny głód, ale też picie. Tak więc spróbuję się napić na zewnątrz, poczekać aż będzie ciepło, bo wtedy nie umrzemy z zimna. Jestem w stroju antyradiacyjnym, antyzimowym, że tak powiem, antyzmarznieniowym, a i tak jest minus 5 stopni, więc w tej jaskini w nocy jest naprawdę lodowato. O, jest ta baza, pijemy. Dobra, moi drodzy, jest 5 stopni, chyba więcej nie będzie, bo już tu czekam i czekam. Do 5 stopni rosło ładnie w miarę, a teraz już stoi w miejscu. Tak więc biorę strzykawę. Używam przed samysieńkim skokiem, bo chyba w powietrzu się nie da, a w powietrzu już używam apteczki. Może tak się uda. Jestem w pełni prawie że najedzony, w pełni napity. Spróbujmy ryzyk fizyk. Hop. Kurwa. Dobra, teraz mam minus 11, bez jedzenia i bez picia. Ciekawe, czy się uda. 17%, ale chyba z zimna umrzemy przed tym, tak mi się wydaje. Ha! Stoimy. Mam 4 HP, więc trzeba się pośpieszyć. Pochodnia. Ciekawe, czy nie zabrał moich itemów, albo czy nie zniknęły. Nie, jest okej. Okay. Zajebiście. Przynajmniej te. A tamte? Zobaczmy. Jest plecak, jest wszystko. Pięknie. Ale farcik, co? Dobra, tak już tu jesteśmy, to sprawdźmy, jak ta jego baza wygląda w ogóle. Czy da się tutaj zrajdować jakoś fajnie, czy... Czy będzie problem, żeby tu działka nie było tylko. Ktoś tam skacze na górze. Cholera, jakie dziwne. Będzie się dało tutaj wejść po rozwaleniu drzwi? Ale ma tylko sheet metalowy, więc można by to zrobić nawet amunicją wybuchową. Cholera, trzeba się za to zabrać. No to raz jeszcze. O, drugi raz z rzędu wstałem. Ciekawe. Wkładamy 250 paliwa i niech się tutaj tworzy magia. O, właśnie Helka przyleciała ze skrzynką na oczyszczalnię. Lecimy. Dobra, podjedziemy na płotce. Ale wydaje mi się, że kogoś tu słyszałem na łażącego po jaskini, więc dziwne. Wydaje się, jakby nikogo nie było, ale to może być złudne. No ciekaw jestem, ktoś na górze może siedzieć. Ale ona chyba nie jest kliknięta nawet jeszcze. Dobra, biegnę. Rozpocznij to hakowanie. Dobra, poszło. Wchodzimy tu jako pierwsi. Nawet apteka jest fajnie i laptopik. Łóżko, pięknie. Myślę, że teraz jest dobre miejsce na czekanie tutaj.
Mamy pełny widok na skrzynkę. I myślę, że z tej strony, jeżeli ktoś miałby przybiec, to przybiegnie właśnie stąd. Na razie schowam się do środka. I 45 po, czyli jeszcze 13 minut i wyjdziemy sobie po skrzyneczkę. Ostatnio jak skrzyneczkę podnosiłem, to jeden gościu był tam. O kurwa, zaświeciłem latarkę. A jeden właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie ja. O, czy tu coś szło? Czy to był krzak? Nie, to był chyba krzak. Już powinno się otworzyć. Właśnie. Dobra, i spadamy. Teraz tylko wspiąć się na górę do konika i wrócić bezpiecznie do bazy. Dziwne, że tu nikogo nie ma, chociaż to jest zima, więc tu aż tak dużo osób nie przychodzi i nie mieszka, bo im zimno. Jeszcze ktoś może oczywiście czekać przy koniu, ale myślę, że aż takich mądrych graczy tutaj nie ma. Dobra, jesteśmy w domu, czyli co my tutaj zdobyliśmy? Zobaczmy. Amunicja wybuchowa, super. Maska. No, można się jej nauczyć w sumie. Materiały wybuchowe. Tu też fajnie, do rakiet będzie. Bo C4-kami to myślę, że nie będę rajdował. Zaczniemy oczywiście od satcheli. Szkoda, że satchela nie było, ale to chyba nie w takich zrzutach. No i reszta tam jakiś pierdół. To powiem wam, że we wczorajszym zrzucie było wiele lepsze rzeczy. A, i Thompson. O, pięknie łóżeczko stoi teraz. Jest fajnie. Weźmy sobie ten proch strzelniczy, który tutaj zrobiłem. Zróbmy jeszcze go troszeczkę. Okej, mamy 4000, ponad 4000 prochu strzelniczego. Myślę, że czas znaleźć satchela i zacząć rajdować. Idziemy to wszystko przerobić, a potem zabieramy się za rajdy. Kupimy też trochę drewienka za ten kamień i będę miał czym palić w piecach na węgiel. Hallo. Hallo, Domian. Hello. Oh, nice voice. Nice voice. Kurwa, znowu Kowalski, no. Kowalski is a Polish nickname. Polish name. Not... Yes, I know. Not German. Egon Kowalski, Google. Yes, Google. It's a good man. Egon Kowalski. Where are you from? Ukraine. Oh, Ukraine. I'm from Poland. Hello, brother. Hello, no, ich bin Deutscher, okay, das ist auch. Ich bin Deutscher. Oh, okay, okay. Egon Kowalski. Okay, okay, wait. Oh, from Pornhub, it's good, man. Yeah. Yes, yes. Yeah, yeah, yeah. No, to moi drodzy, wyszło tyle sprzęcicha po przeróbce. 1100 skrapa, więc nauczę się wszystkiego, czego chciałem już. Myślałem, żeby się nauczyć amunicji wybuchowej i postawić 103, ale to jeszcze musiałbym pofarmić trochę. A damy radę, myślę, tymi satchelami coś jeszcze porajdować. I amunicja wybuchowa. Dobra, teraz mamy już naprawdę sporo na tym serwerze. Zobaczcie, cały tutaj sobie zablokowałem paseczek aż do wieżyczki. Tutaj turbinę wiatrową. Tu mi jeszcze brakuje tego muru kamiennego, rafinerii, ale rafinerię mam tutaj schowaną. I miałem się je nauczyć w kolejnym. O, 75. Więc jako kolejną sobie ją weźmiemy i się nauczymy. Mamy 265 high quality metalu. Jesus. Trzeba coś ulepszyć.